Gabinet sekretarza miasta już od dłuższego czasu czeka na nowego gospodarza. Nie udało się znaleźć odpowiedniej osoby na to stanowisko podczas trzech konkursów organizowanych przez Wałecki Urząd Miasta. Przeszkodę stanowi najczęściej brak potrzebnego doświadczenia w samorządzie wśród kandydatów na sekretarza miasta. To niedobrze. Bardzo niedobrze. Taki duży wał, czy nikogo nie ma? Właściwie to jest podstawowy taki urzędnik, jeżeli się rozchodzi o Urząd Miasta. To jest dość spory problem, nie? Ktoś musi zarządzać wszystkim. Brak sekretarza miasta spowodował przeniesienie obowiązków związanych z nadzorowaniem pracy urzędu na wiceburmistrzów i naczelnika wydziału organizacyjnego. Wymagania na stanowisko sekretarza są niemałe. Potrzeba 4-letniego stażu pracy w samorządzie, w tym 2-letniego doświadczenia na stanowisku kierowniczym w urzędzie. Mówi się również o oczekiwaniu na obecną wiceburmistrz miasta Joannę Rychlik-Łukasiewicz, bo w lutym przyszłego roku miną 2 lata, od kiedy została powołana na stanowisko kierownicze w urzędzie. Burmistrz miasta zaprzecza takim informacjom. Z przykrością odczytuję takie informacje, które są po prostu nieprawdziwe, które jakoś tak mają nastroić mieszkańców do tego, że na kogoś czekam i dlatego przedłużam fakt tych konkursów. Absolutnie tak nie ma. Obecnie trwa już 4. konkurs na stanowisko sekretarza miasta. Dokumenty można składać do końca listopada. I kto wie, może tym razem ktoś znajdzie uznanie w oczach burmistrza Wałcza.